ten przydługi dość wstęp o funkcji wykładniczej i w szczególności o funkcjach trygonometrycznych miał na celu pokazać Państwu, za chwilę się pokażę, że funkcje hiperboliczne w istocie mają bardzo dużo wspólnego, są bardzo podobne do funkcji trygonometrycznych, które, ufam, są jednak Państwu nieco bliższe. Patrząc po prostu na definicje tutaj, które mamy, funkcje hiperboliczne definiujemy w bardzo podobny sposób. Kosinus hiperboliczny, jeszcze tutaj od razu skrócony zapis notacji, definiujemy zasadniczo niemalże identycznie jak kosinus, tylko w wykładnikach nie ma jednostki urojonej. Mamy po prostu zwykłą funkcję wykładniczą e do y dodać e do minus y i analogicznie z sinusem hiperbolicznym wygląda tak jak zwykły sinus, tylko w wykładnikach nie ma jednostki urojonej, no i w mianowniku też tej jednostki urojonej nie ma, no bo nie jest tutaj potrzebna. Tego typu wyrażenie samo z siebie jest rzeczywiste. Wszystkie pozostałe funkcje hiperboliczne definiujemy na podstawie sinusa i kosinusa hiperbolicznego dokładnie tak samo jak ich trygonometryczne odpowiedniki, tak więc tangens hiperboliczny y to jest po prostu na przykład sinus hiperboliczny y przez kosinus hiperboliczny y. Prosta sprawa. Jeżeli mamy, tak, no tutaj jest definicja. Jeżeli mamy takie wyrażenia, no od razu widzimy, jakie relacje występują pomiędzy kosinusem i sinusem hiperbolicznym. Jeżeli chodzi na przykład o pochodne, to od razu widać, że pochodna sinusa hiperbolicznego to jest po prostu kosinus hiperboliczny, to tak samo jak w przypadku funkcji trygonometrycznych, a pochodna kosinusa hiperbolicznego, jeżeli tutaj działamy pochodną, to jedyne co się dzieje, to z tego eksponensa, wiadomo, tutaj schodzi ten minus i kosinus hiperboliczny zamienia się w tym momencie w sinus hiperboliczny, czyli jest nawet prościej niż w przypadku trygonometrycznym. Jak to wiemy, to warto zastanowić się, jak zachowują się te funkcje. Warto sobie zrobić rysunek. Żeby nabrać nieco wyczucia. Niech tu będzie jedynka. Więc kosinus hiperboliczny jest tutaj najprostszy. Popatrzmy, jeżeli jeżeli argument będzie tutaj rósł, będzie coraz większy, no to pierwsza część tej sumy po prostu jest funkcją rosnącą. Jak wiedzą Państwo, eksponens to funkcja rosnąca dość szybko. A drugi składnik sumy będzie malał. Więc dla dużych y-ków kosinus hiperboliczny y to jest zasadniczo po prostu eksponens y przez 2. A teraz w przypadku, jeśli weźmiemy ujemny argument, to
te wyrazy po prostu zamienią się miejscami. Więc widzimy, że kosmos jest funkcją symetryczną, czy ona tak naprawdę dla dużych wartości argumentu będzie się zachowywała jak funkcja wykładnicza, a w zerze, jak łatwo policzyć, jej wartość będzie wynosiła 1. Więc to będzie po prostu od jedynki. No myślę, że tak. Pewnie bardziej to. No, ale i tak nie będzie, nie jest to jakoś bardzo ładny rysunek. Chodzi o po prostu ogólne wyobrażenie. Więc teraz, jeśli popatrzymy na sinus hiperboliczny, to jeśli zmienimy znak argumentu, to te dwa wyrazy też zamienią się miejscami, no ale tutaj mamy ten minus po środku, więc funkcja zmieni znak. Tak jak mówiłem, kosinus hiperboliczny minus y jest równe. Kosinus hiperboliczny y, sinus hiperboliczny minus y jest równe minus sinus hiperboliczny y. W ten sposób. Więc widzimy, że to będzie funkcja antysymetryczna. Znów, dla dużych wartości y to się po prostu będzie zachowywało jak e do y podzielone przez 2, bo e do minus y będzie dążyło do zera. A dla ujemnych wartości y znów analogicznie, tylko z minusem. W zerze sinus hiperboliczny wynosi 0, więc żeby go tutaj narysować jakoś sensownie, to jedyne pytanie, jakie nam pozostaje, to jaka będzie pochodna w zerze. A więc pochodna sinusa hiperbolicznego w zerze będzie kosinus hiperboliczny w zerze, co jest równe 1. Czyli widzimy, że tutaj będziemy mieli linię mniej więcej pod kątem, tak, w sensie no tutaj w zerze to nachylenie to będzie 45 stopni. I teraz jeszcze zauważmy, jak wspominałem, że to dla dużych y-ków będzie zachowywało po prostu jak funkcja wykładnicza. Zauważmy, że kosinus i sinus w tym momencie, jeśli y jest odpowiednio duży, to ja po prostu mogę zasłonić tę część, co one będą się zachowywały identycznie. W przypadku ujemnych argumentów znów będzie ta sama funkcja, tylko tutaj z przeciwnym znakiem. Czyli dalej, przedłużając tę linię, a uważamy, że ona będzie nam ostatecznie się niemalże pokrywała z kosinusem, a tutaj też to od pewnego momentu to będą niemalże odbicia symetryczne względem osi odciętych. Tak więc tu jest sinus hiperboliczny x, to jest kosinus hiperboliczny x. A jeszcze popatrzmy przez moment na tangens hiperboliczny. Zauważmy, że sinus hiperboliczny jest zawsze mniejszy co do modułu od kosinusa. A w granicy dużych y-ków stają się sobie, znaczy dużych argumentów stają się sobie równe. Więc tangens hiperboliczny będzie dążył do jedności. W pobliżu zera będzie zachowywał się jak sinus hiperboliczny, bo kosinus hiperboliczny będzie mniej więcej równy 1, a dla ujemnych argumentów znów będzie dążył tylko do minus jedności, bo sinus hiperboliczny zmieni znak.
czyli to jest tangens hiperboliczny. Taki rysunek w dużej mierze pokazuje nam, co się dzieje. Pozostaje się z nim po prostu trochę opatrzeć. A poza tym jakby tak naprawdę pamiętać definicję, z której dość łatwo ten rysunek można sobie na poczekaniu wymyślić, jeśli potrzeba. Tak, co jeszcze warto wspomnieć jako ciekawostkę, czy wykształcenie ogólne. O. Jak mamy wykres kosinusa hiperbolicznego, to akurat tak się składa, że kosinus hiperboliczny jest właśnie ta krzywa. To jest rozwiązanie problemu tak zwanej krzywej łańcuchowej. To znaczy, jeżeli mamy nierozciągliwy giętki, kabel czy łańcuch właśnie, który zawieszamy z dwóch stron sztywno, w dwóch punktach na równej wysokości, to okazuje się, że kształt, jaki przyjmie taki zwisający łańcuch, to będzie właśnie kształt kosinusa hiperbolicznego. Oczywiście odpowiednio przeskalowany. O, więc jakby równanie takiej równanie opisujące kształt takiego wolno zwisającego łańcucha będzie miało następującą postać. To w zasadzie takie wtrącenie, ciekawostka. Dość łatwo daje radę to równanie wyprowadzić, rozważając po prostu równowagę sił działających na kawałek takiego zwisającego sznura, ale to znów pozostawiamy jako ćwiczenie dla słuchaczy. Tak, mam nadzieję, że Państwo dobrze zapamiętali definicję, bo będziemy jeszcze zaraz z nich korzystać, a nie wypada ścierać tablicy, którą się ledwo co zapisało. Więc korzystając z definicji, które właśnie starłem, można dość również prosty sposób wyprowadzić pewne tożsamości dla funkcji hiperbolicznych, które nie trudno zgadnąć, będą bardzo podobne jak dla funkcji trygonometrycznych. Więc w szczególności będzie nas interesował wzór na sinus hiperboliczny sumy, który wyprowadzimy idąc od końca, trochę drogą, którą przed chwilą wypróbowaliśmy dla funkcji trygonometrycznych. Po rozpisaniu zauważamy, że znów możemy to pogrupować w dwa sinusy hiperboliczne. Mm-hmm.
i ponownie zamieniając rolami X i Y, zamieniając je miejscami, zauważamy, że tutaj drugi wyraz tej sumy zmieni znak. Stąd sinus hyperboliczny X plus Y będzie równy hyperboliczny X plus hyperboliczny Y. Dodać kosinus hyperboliczny Y, sinus hyperboliczny X. Mam wzór, który może się okazać bardzo przydatny niedługo na wykładach. Znów nie wiem, czy warto pamiętać. Warto pamiętać na pewno wyprowadzenie. Z definicji ten wzór wychodzi dość prosto. I wyprowadźmy jeszcze może w tym momencie wzór na kosinus hiperboliczny od sumy argumentów. W tym celu będziemy się musieli przyjrzeć takiemu iloczynowi sinusów hiperbolicznych. Na dobry początek, no to to jest równe e do x minus e do minus x, e do y minus e do minus y. Znów 1/4 e do x plus y minus e do x minus y minus e do y minus x, no i dodać e do minus x plus y. Co po pogrupowaniu daje nam różnica kosinusów hiperbolicznych. Tak, niestety, jak zwykle w kółko brakuje mi tablicy. Więc jeśli teraz spojrzymy na podobny iloczyn dla kosinusów hiperbolicznych, to zauważcie Państwo, że całe to wyrażenie będzie zasadniczo identyczne z dokładnością do tego, że tutaj będziemy mieli plusy zamiast minusów, czyli tutaj w tej sumie będziemy mieli same plusy, no czyli tutaj też ten minus zamieni się na plus, czyli skracając już wyprowadzenie, jako że widzimy, że ten wzór będzie niemalże identyczny do tego powyżej, możemy zaoszczędzić nieco kredy, zauważyć, że taki iloczyn kosinusów hiperbolicznych będzie równy po prostu sumie kosinusa sumy i kosinusa różnicy. Teraz pozostaje po prostu dodać powyższe wzory i otrzymujemy, że kosinus hiperboliczny x plus y jest równy po prostu sumie kosinus hiperboliczny x, kosinus hiperboliczny y, dodać sinus hiperboliczny x, sinus hiperboliczny y.
jeżeli mamy to wyrażenie i pamiętamy, że kosinus hiperboliczny jest symetryczny, a sinus antysymetryczny, oraz jeśli kojarzymy, że kosinus hiperboliczny jest równy 1, to stąd od razu możemy znaleźć jedynkę hiperboliczną. Jeśli po prostu weźmiemy y równe minus x, to z lewej strony pojawi nam się jedynka, a z prawej strony będziemy mieli kwadrat kosinusa hiperbolicznego x minus kwadrat sinusa hiperbolicznego x. Ten minus wziął się stąd, że podstawiliśmy minus x pod y. Więc to jest często faktycznie ta zagwozdka, jak pamiętać tę zależność. W szczególności jak pamiętać, co się tu od czego odejmuje. Tak? No bo w przypadku trygonometrycznym to jest proste, kwadrat dodać kwadrat, a tutaj trzeba odjąć, czyli trzeba pamiętać, w którą to jest stronę. To cóż, no to jeżeli pamiętamy na przykład taki związek, to jest jakiś sposób, a druga opcja to po prostu pamiętać, że to siłą rzeczy obowiązuje dla x równego 0. Tak? Więc jeśli pamiętamy, że sinus hiperboliczny w zerze jest równy 0, a kosinus 1, no to musi być w tę stronę. To też jest jakaś metoda. I w zasadzie dobrze, to zróbmy jeszcze szybko jeden drobny rachunek, który ma szansę okazać się przydatny. Na dalszych wykładach. Zastanówmy się, ile wynosi iloczyn takich macierzy. Cóż, rachując, mamy tutaj kosinus hiperboliczny y, kosinus hiperboliczny x, dodać sinus hiperboliczny y, sinus hiperboliczny x. W następnej komórce mi się pojawi kosinus hiperboliczny y, sinus hiperboliczny x, dodać sinus hiperboliczny y, kosinus hiperboliczny x. No i tutaj w tej komórce będę miał dokładnie to samo, co w tej, czyli kosinus hiperboliczny y, sinus hiperboliczny x plus sinus hiperboliczny y, kosinus hiperboliczny x. Oj, w ostatniej komórce pojawia mi się sinus hiperboliczny x, sinus hiperboliczny y, dodać kosinus hiperboliczny x, kosinus hiperboliczny y. Teraz zauważmy, że te wyrażenia, które powstały nam w tej macierzy, no to są dokładnie te wyrażenia na kosinusy i sinusy sumy, które przed chwilą wyprowadziliśmy. Czyli jeżeli mamy kosinus hiperboliczny y, kosinus hiperboliczny x plus sinus hiperboliczny y, sinus hiperboliczny x, no to tutaj będziemy mieli po prostu kosinus hiperboliczny x plus y. Podobnie w dolnym prawym rogu macierzy, a po przekąt właśnie
w bocznych komórkach. Pojawią nam się sinusy hiperboliczne sumy. Jak to, cośmy tutaj sobie właśnie policzyli, to zasadniczo jest składanie hiperbolicznych obrotów, jak widać. Wydaje mi się, że coś takiego już się mogło chyba, już chyba się przewinęło. Nie wiem, czy koniecznie mnożenie, ale sama macierz takiej postaci. A jak nie, to się pewnie pojawi. Pytanie, czy mają Państwo teraz jakieś pytania? Nie, obawiam się, że nie potrafię pokazać obrotu hiperbolicznego, w sensie, myślę, sposób, w jaki ja przynajmniej bym o tym myślał, to bardziej zauważmy, że jakbym zmazał te H, to wygląda prawie, że jak macierz obrotu normalnego, tak, w sensie dwuwymiarowej przestrzeni, tak, tam powinien być minus w jednym miejscu, w takiej normalnej macierzy obrotu, tylko w sensie, że to byłyby normalne kosinusy, normalne sinusy i mielibyśmy minus przy jednym z tych sinusów. A to jest jakby bardzo podobna macierz, tylko tu mamy funkcje hiperboliczne zamiast trygonometrycznych, które spełniają bardzo podobne zależności. Stąd... Okej, w sensie, chociaż właśnie, to w zasadzie bardzo dobrze, że pan o tym powiedział, bo co nieco jeszcze mogę chyba trochę jednak umotywować dokładniej te nawiązania i bardziej je pożenić z tym, co działo się wcześniej na wykładzie. Przypomnijmy sobie jeszcze definicję szybko. To jeszcze o jednym związku między po prostu funkcjami hiperbolicznymi i trygonometrycznymi, no, o którym należy pamiętać. Znów pewnie nie ma sensu pamiętać dokładnej jego postaci, trzeba po prostu pamiętać definicję i sobie wyprowadzić w ramach potrzeb. Zauważmy, czym się różni to wyrażenie na sinusa i na sinusa hiperbolicznego. Więc to jest zasadnicza obecność tego elementu urojonego w wykładniku. To znaczy, że jeżeli ja teraz bym usiłował policzyć, ile to jest sinus hiperboliczny i x, no to to byłoby równe po prostu e do ix minus e do minus ix przez 2, co porównując po prostu z definicją sinusa, to jest i razy sinus x. Podobnie zauważamy, tu odwoływać się już będę do Państwa pamięci, że jeśli wstawię argument urojony do kosinusa hiperbolicznego, to otrzymam po prostu kosinus x.
I teraz tę samą transformację mogę też przeprowadzić w drugą stronę. To znaczy, jeżeli jadę sinusa, wstawię sobie argument urojony. No to wstawiając teraz do definicji, mamy e do i kwadrat x minus e do minus i kwadrat x przez 2i. No to to jest równe e do minus e do x przez 2i. To to jest równe minus 1 nad i sinus hiperboliczny x. Zgadza się? Zgadza się. No, czyli to jest równe po prostu i razy sinus hiperboliczny x. No i podobnie z kosinusem. Jak wstawimy to do kosinusa, tutaj będziemy mieli plus, więc wyrazy po prostu zamienią się miejscami. Nic się nie stanie i otrzymamy, widać, że otrzymamy po prostu kosinus hiperboliczny x. Czyli widać, że poprzez podstawienie argumentu zespolonego my przeskakujemy między sinusami, znaczy właśnie między funkcjami trygonometrycznymi a funkcjami hiperbolicznymi. I w szczególności, gdybym tutaj w tych macierzach jako x i y wziął argumenty zespolone, to co by się stało? Kosinusy hiperboliczne zamieniłyby mi się na kosinusy trygonometryczne. Podobnie z sinusami, tylko na tych diagonalnych wyrazach, właśnie tutaj na tych pozadiagonalnych wyrazach pojawiłyby mi się jednostki zespolone w obu przypadkach. O, przy czym tak, no, to jest równość, więc równość pozostałaby zachowana. No tylko właśnie zauważmy, że ta równość, znaczy właśnie, że dokładnie to wyrażenie tutaj zamieniłoby mi się w równość macierzy obrotu. W ten sposób, no tylko, że byłyby to, no tak, w każdym razie byłyby to. Czy możemy sobie tak? Stąd zresztą bierze się ta interpretacja czasami, że właśnie tamta transformacja Lorentza to obrót o kąt zespolony. Jakieś tego typu pomysły. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Jeżeli nie, to pozostaje mi podziękować Państwu i na tym, myślę, zakończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo.